Witam Was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś 35 dni do Sylwestra, więc luźne odpalanie z tej okazji. Zazwyczaj było na jakby pełne odliczanie, czyli na 50, 40, 30 i tak dalej. Niestety na 40 dni się nie wyrobiłem, więc zrobimy sobie taką rekompensatę w postaci dni 35. Tutaj towaru sporo podesłał na strzelanie jeden z widzów. Jeśli nie widzieliście tej paczki od widza, to zapraszam. W tym momencie powinna się wyświetlić karta. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Ja coś tu dorzuciłem i postrzelamy sobie trochę. Poodpalamy, żeby YouTube nie złapał słowa na S i żeby mi filmu od razu nie uciął. Także co? Zapraszam Was do linku w opisie, do sklepu odpalaj.pl, na mojego Instagrama, na Discorda, na wszystkie konkursy, które aktualnie trwają na kanale, a myślę, że jest bardzo fajny. No i co? Montuję Was na statyw i lecimy z luźnym odpalaniem. Pierwsze co chwyciłem, to te nowości Zombumika. Zombum, ten. No to jest ta czwóreczka po prostu duża, zombumowa, z szatą graficzną zombuma. C4 Small razy 2 i to jest, z tego co pamiętam, RC5 New Edition z taką szatą graficzną zombumową. Więc no, trochę odgrzewane kotlety, ale cenowo nie stoją najgorzej, więc chociaż na to nie można narzekać. No jak widzicie, spadło trochę śniegu. Zobaczymy, czy święta w tym roku będą białe. Dobra, odrzucam najpierw tego Zombuma F2. Proszę złapać ostrość tego od Pyromaxa. W sensie to jest Polexpens, ale wyprodukowano przez Pyromaxa. Całkiem, ale nie powala. C4 Small. Razy dwa w sumie. Rzucę drugą od razu. Kurde. Chyba nawet głośniej niż takie zwykłe C4. Jestem zdziwiony. W sensie zwykłe C4 Small. Jestem zdziwiony, bo ostatnio testowałem te C4 Small, nowe wersje z tego roku. I te mi się wydają głośniejsze. Na test tych małych C4, w sensie tych C4 zombumowych, muszę wziąć C4 zwykłe, tegoroczne do porównania, bo naprawdę mnie to zaciekawiło. Mam te i te, więc bez problemu to akurat się uda zrobić. Uderzyło całkiem. Zombum ten PXZB 101, czyli jak widać PXP 309, czyli klasyczne C4. Tutaj lącik ozdobny. Tak jak w nowych C4 zresztą. Całkiem uderzyło. Weźmy sobie kilka kolejnych tutaj zabaweczek. Skoro mówiliśmy o C4, to weźmy C4. Nie wiem, z którego roku to jest akurat. Nie wiem, z którego roku to jest, ale po mocy myślę, że poznamy. Na pewno nie jest to nowa C4, tegoroczna, dlatego że ma zwykły ląd, a nie ma, i ma flarę, a nie ma lądu ozdobnego. Więc na pewno jest to co najmniej z tamtego roku. Zobaczymy po mocy. Oj, to nie był 2018. To nie był 2018. Słabiutko. Podejrzewam, że partia 2019-1, czyli te, które na rynku się pojawiły w tamtym roku. Nowy gromik od Triplexa. Nie wiem, który. Zawsze mylę gromy 1 z gromami 2, więc tutaj również będzie podobnie. No moc jak chyba tak jak gromiki, jak zawsze. P750 od Maxema z lącikiem ozdobnym czerwonym. I następną petardą, którą wziąłem,
jest prawdziwy mocarz. Prawdziwy mocarz, czyli też nowość tego roku. Dumbum Big F2 Silver. No co, odrzućmy to sobie. Ląd ozdobny również. Ojej, oj, bliziutko, ale to nie jest problem przy tych petardkach. Szczerze mówiąc, jestem w stanie się założyć, że ja swoją jamą ustną jestem w stanie wygenerować i strunami głosowymi jestem w stanie wygenerować coś głośniejszego na decybelomierzu niż wybuch tej petardy. No niestety dumbumy F2 nie są zbyt miłe, te nowe. Weźmy sobie jeszcze jajeczka. To również jest nowość tego roku. Również z szatą graficzną Zumbuma. I patrzcie na to. Nie wiem jak to strzela, bo nie odpalałem jeszcze tego. Niemniej, no, powiem tak. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Ale to strasznie grzechocze. To strasznie grzechocze, jak na tego typu petardkę. Więc ściśnijmy to. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Pół pikolaka. 1/3 eksplozywa w takim plastikowym czymś, które teoretycznie później wypada posprzątać, bo no jest to plastik, to się nie rozłoży. Więc nie uśmiechałem się do mnie te jajeczka. Zobaczymy jak z mocą, ale po tym co zobaczyłem w środku, no nie oszukujmy się. No właśnie. Eksplozywy bym wziął. Albo nawet te C4 smal zombumowe czy zwykłe. Nie ma sensu kupować tych jajek, no. Weźmy sobie kolejne pierdoły. Tutaj. Piszczka, spoko. Mamy już trochę mocniejszy kaliber. Oprócz piszczka, piszczek to tak sobie odrzucimy. Bo... Ale fajna zabaweczka od Klaska, nie mogę powiedzieć, że nie. I teraz mamy Kol Posika, fajna albańska petardka od Zeny oraz od Jorge Trueno Especiale Number 6? Nie, tak? Nie, pomyliłem teraz tą nazwę pewnie. Zawsze mi się mylą te Trueno. To jest Number 6 na pewno, to jest Number 6 z Trueno Especiale od Salon Rogera. Więc mogłem to pomylić, ale każdy wie o które pedaski chodzi. Myślę, że doskonale. Kolposik pierwszy. I tu już jest fajna moc. Jak na 1 gramówkę z Albanii, to naprawdę wali dobrze. Teraz cukiereczek prosto z Hiszpanii od Jorge, wyprodukowane przez Elgato. Świetny długi ląd, świetna papierowa budowa. I tu już da się coś poczuć. Fajne petardki, tym bardziej, że kosztują dużo mniej niż aktualnie, niż jak one wychodziły. One kiedyś latały chyba koło 3 dyszek, teraz są koło 2, więc cena spoko. Wciąż mogłyby być tańsze, bo to powiedzmy teraz, gdy to nagrywam, no to jest ten, jest czarny piątek, no to one tak chodzą po 17 zł na tych wyprzedażach za 10 sztuk petard, trochę drożej, ale tu już mam naprawdę spoko moc. Teraz Screambumik Mini Circo Blitz, zobaczymy czy to odpali tutaj ze ścieżki. Odpaliło, bez problemu. Jeszcze drugi. Screambumik, fajny. Oj. Tu już nie dało rady. Fajna zabaweczka, naprawdę. Jak te wszystkie laserbolsy zresztą. Każdy importer teraz ma swoje laserbolsiki. Pyromax, Triplex, SR Pyro, Funke, wiadomo, z tymi laserbolsami od Argento, czy Klasek z Scream Wasp, więc tego się trochę porobiło. Teraz was zabieram. Zabieram wasz podróż, bo mamy te 3 rakietki, które widz podesłał. Takie typowe do zabawy. Czy będzie się tu trzymać? Trzyma się. Co ma się nie trzymać? Proszę bardzo.
Także polećmy najpierw z tą klaskową. To jest chyba ta rakietka sygnowana logiem Scream, tą serią od Klaska. Odpalmy ją najpierw. O! Nawet miała jakiś wybuch. To może zdejmę was ze statywu, żebym mógł wam pokazać ładnie, gdzie to doleci. Przepraszam za szarpnięcie. Chwycę was i polećmy sobie z tym funkę. Funkowskie małe rakietki. Odpalamy pierwszą. Oj. 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 Oto odpalmy drugą. Zdarza się i tak, tym bardziej w takich pierdołkach. Nie, coś tu jest nie tak, co nie? Ej. To wybuchło tam przy kamieniu. Nie wiem, czy będziecie widzieć dymek. No jakiś tam, powiedzmy, że dymek jest. Kurde. Czyli to tak szybko wyruszyło, czy... Bo ja nie rozumiem. No teoretycznie nie ma śladów tu po tych rakietkach. Nie wiem, jestem zdziwiony, co tu się stało z tymi rakietkami od Funkę. Dobra, co nam zostało jeszcze w kartoniku? Z tego, co wiem, zostały nam pikolaczki, single shotik i flarka. To weźmy najpierw single shotika. Ustalmy sobie go. Ustawmy. Proszę bardzo. Pod kątem niech poleci. Lącik ozdobny. Ładny, czerwony. Fajnie, fajnie. Ale lądzik naprawdę bardzo długo się palił. Fajny ląd ozdobny. Weźmy sobie te super korsary i zróbmy tak. Otworzymy sobie to opakowanie na szersz. Ja tu zapalniczką nie jestem w stanie całego odpalić na raz. Bez złożenia słoneczka. Nawet jak złożę słoneczko, to możliwe, że to nie odpali całe. Także tak. Proszę bardzo, flara, triplexa, yellow flame, triplex, odpalamy. Yellow flamik, dość ładnie daje. Resztki podopalmy. Ale ładna ta flara. Ładny żółciutki kolor. W dzień daje radę, nawet w dzień. Tu większość pikolaków widzę podpalało. Zostało jeszcze trochę. Może nie był to idealny pomysł, ale czy się bawiłem dobrze? Jak najbardziej. O, nie wiem, czy one nie były zawilkocone czy coś, bo one zapalniczką się tak ciężko odpalają, więc może złapały w którymś momencie wilgoć. Właśnie idą. Także co? Dziękuję za dzisiejsze odpalanie, luźne odpalanie, 35 dni do Sylwestra. Mam nadzieję, że się zbroicie. Miłego, bezpiecznego strzelania. Oczywiście nie powtarzajcie niektórych moich wspaniałych pomysłów, ale jest to luźne strzelanie, więc się tu bawimy. I czy bawiłem się dobrze z tą flarą? Jak najbardziej. Fajna flara budżetowa. Miło, że słoneczko nie wyszło idealne.
Także trzymajcie się, cześć. Wpadajcie na konkursy, wpadajcie do linku w opisie. Widzimy się w kolejnych filmach. Siema.